Zakończyły się prace związane z rewitalizacją parku przy ulicy Kazimierza Wielkiego w Mielcu. Modernizację parku przy ulicy Kazimierza Wielkiego wykonano w ramach projektu unijnego, na które miasto Mielec otrzymało dofinansowanie ze środków unijnych z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Głównym założeniem projektu było stworzenie miejsca bezpiecznego i estetycznego, przeznaczonego dla spacerów i wypoczynku w cieniu drzew. Wykonane prace pielęgnacyjne w drzewostanie i nowe nasadzenia pozwoliły na zatrzymanie procesu zamierania drzewostanu parkowego i przywrócenie charakteru lasu z przewagą drzew liściastych rodzimych. No, cały park Kazimierza Wielkiego został zrealizowany przy udziale środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. I warto o tym wspomnieć, bo to ważne, że nasze miasto dbało o tą rewitalizację terenów zielonych. W ramach tego zadania, które w tym akurat parku trwało od lutego do października tego roku, zostało wymienionych bardzo wiele roślin. No przede wszystkim nie ma już tych roślin, które były martwe, chore, które zagrażały bezpieczeństwu ludzi, które zagrażały bezpieczeństwu innych roślin. Były tutaj takie samoistnie rozprzestrzeniające się gatunki inwazyjne, obce. Natomiast w ich miejsce zostało posadzonych bardzo wiele różnego rodzaju roślin i drzew wysokich, takich jak bóg, dąb, jak świerk, jak brzoza, a więc takich rodzimych gatunków. Zostało również posadzonych wiele takich krzewów i roślin krzewiących się, jak chociażby leszczyna i tego typu drzewa, ale też oczywiście jest tutaj wiele takich bylin ozdobnych. Łącznie posadziliśmy tutaj 54 tysiące sztuk różnego rodzaju roślinności. Dzięki temu liczymy na to, i takie jest założenie tego projektu, że ten park stał się bezpieczniejszy, przyjaźniejszy i bardziej estetyczny dla mieszkańców. Nie tylko nasadzenia drzew obejmowało to zadanie, ponieważ również w ramach parku została wyremontowana zupełnie główna alejka, to jest 650 metrów. Ta alejka została zaopatrzona w nowe estetyczne ławki, kosze na śmiecie, a na drzewach pojawiły się budki lęgowe dla ptaków, 45 sztuk, budki dla nietoperzy, 5 sztuk. Także generalnie kompleksowo zostało to zadanie tak zrealizowane, żeby i dla świata roślin, i dla świata zwierząt oraz dla mieszkańców, dla ludzi ten park stał się i przyjazny, i bezpieczny, i estetyczny. Prace w pierwszym etapie polegały na wycince drzew martwych, drzew o złym stanie zdrowotnym. Następnie doszło do nasadzeń około 500 sztuk nowych drzew, a także około 10 tysięcy sztuk krzewów. Wzbogacono także runo parkowe i posadzono 41 tysięcy bylin. To zadanie było podzielone na trzy etapy tak naprawdę. Najpierw trzeba było oczyścić ten park z tych martwych i chorych drzew. Ten pierwszy etap trwał od lutego do marca i to było około 186 tysięcy złotych. Następnie trwały prace związane z usunięciem tych drzew, które zagrażały czy to bezpieczeństwu, czy innym roślinom, i nasadzeniu nowych i drzew, i tych roślin mniejszych. I to jest kwota 1 479 000, a prace związane z budową alejki oraz tej infrastruktury to kwota 490 tysięcy. Razem to jest 2 155 tysięcy, które zostały tutaj wydane zarówno ze środków europejskich, jak i z budżetu miasta.